Halo, halo, cześć, witajcie, Tomasz z tej strony, witam Was ponownie na koszarach tradingu. A dzisiaj powiemy sobie o tym, jakie działania warto jest podejmować w 2024 roku, jakie trendy warto jest gdzieś tam śledzić oraz generalnie co robić na rynku, aby być w stanie na nim jak najwięcej zarobić. Pokażę Wam więc dzisiaj takich 5 kierunków, które uważam, że są bardzo ciekawe pod kątem tego właśnie, aby gdzieś tam w nich podziałać, nimi się zainteresować, ponieważ uważam, że dadzą one fajnie zarobić właśnie w tym roku 2024. Robię to z uwagi na to, że pewnie większość z Was zauważyła, że w tej chwili na rynku kryptowalut mamy ogromną ilość różnych trendów, różnych narracji, różnych działań, które można wykonywać i po prostu jest tego za dużo i nie da się skupić na wszystkim. Dlatego w mojej opinii trzeba właśnie sobie zidentyfikować te trendy, te miejsca oraz jakby po prostu takie narracje, które będą miały się w tym roku najlepiej i gdzie będzie warto po prostu być w odpowiedni czasie. Ja nie mówię, że te wszystkie narracje i wszystkie rzeczy, które Wam tutaj pokażę dzisiaj, dadzą zarobić jakby w jednym momencie. Bardziej chodzi o to, że one na tej przestrzeni czasu się bardziej nam rozłożą i po prostu każdy z nich będzie miało jakieś tam swoje takie 5 minut i wtedy będzie można właśnie to wykorzystać, a wiedząc zawczasu właśnie na co warto zwracać uwagę, to będzie Wam po prostu prościej, żeby gdzieś tam ten odpowiedni moment sobie właśnie wybrać. Bo tak naprawdę każdego dnia na rynku mamy jakieś istotne wydarzenia, różne projekty robią różnego rodzaju update'y, aktualizacje, jakieś, wiecie, po prostu usprawnienia i wszystko to sprawia, że bardzo łatwo jest się pogubić, ponieważ jak mówiłem, no w tej chwili mam na rynku tak dużo różnych narracji oraz trendów, że jakby, no jeden człowiek nie jest sam z tego w stanie ogarnąć. Dlatego warto jest skupić się na tych, które uważamy za takie najbardziej pewne i po prostu tam właśnie kierować swoją uwagę oraz kapitał. A jeżeli chcesz być na bieżąco właśnie z różnymi trendami, narracjami, akcjami, jakie mają miejsce, to wpadaj do mnie na bezpłatnego Telegrama, gdzie dzielę się różnego rodzaju informacjami właśnie z rynku, czy to odnośnie airdropów, lowcapów, gemów. Ostatnio także nawet trochę traduję, więc także tutaj Cię zapraszam, jeżeli to Cię interesuje. Myślę więc, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, ponieważ jeżeli chodzi o materiały, to są one bardzo szerokie, także link masz w opisie. Zapraszam do dołączenia. Okej, wchodząc sobie już do konkretów, pierwszą aktywnością, pierwszym takim trendem, pierwszym działaniem, który uważam, że da sporo zarobić w tym 2024 roku, są airdropy za ogólną aktywność on-chain. I co mam tutaj przez to na myśli? Chodzi mi o to, że uważam, że w tym roku większość takich największych airdropów, jakie zobaczymy, będzie niekoniecznie związana z jakimiś konkretnymi sieciami, konkretnymi protokołami, tylko będą to właśnie airdropy, które będą przyznawały po prostu jakby swoje tokeny za ogólną aktywność na sieciach. Myślę, że sporo projektów pójdzie drogą takich projektów jak na przykład Celestia, czy chociażby Pyth Network, które właśnie dawały airdropy osobom, które miały aktywność na przykład na L2, na Ethereum, na Kosmosie, czyli po prostu takie szerokie działania, a nie konkretnie, że robiły jakieś testne, czy działały na jakiejś konkretnej sieci. Tak samo na przykład ostatni airdrop od Optimism, który już był airdropem numer 4, pokazał właśnie, że tego typu działania na po prostu szeroką skalę, różnego rodzaju gdzieś tam aktywności mają sens, ponieważ tutaj airdrop był na przykład za działania na superchainach i tutaj na przykład ten airdrop był dla osób, które gdzieś tam tworzyły swoje NFT na takich sieciach jak Zora, Base, Optimism, czyli generalnie takie działanie niepozorne, a jak widać fajnie było można na tym zarobić, bo ten airdrop był całkiem spory z uwagi na małą ilość właśnie adresów, których było tylko 22 tysiące. I to co rozumiem przez ogólną aktywność, to jest głównie robienie różnego rodzaju swap na różnych sieciach oraz mostów pomiędzy nimi. Więc przykładowo takim jednym z działań, które ja często sobie wykonuję, jest na przykład wykonywanie właśnie mostów dzięki różnym platformom, na przykład jak Orbiter, pomiędzy projektami L2, takimi właśnie jak Linea, Arbitrum, ZK-Sync, Starknet, Ethereum. No Ethereum to nie jest L2, ale generalnie Ethereum też gdzieś tam staram się robić, szczególnie kiedy gaz jest trochę tańszy. Arbitrum Nova, OPBNB, czyli generalnie takie właśnie sieci L2, które gdzieś tam, nawet nie chodzi o to, że sama nazwa airdropa, no bo taki na przykład Arbitrum czy Optimism, no to już za samo działanie gdzieś tam na sieci podejrzewamy, że airdropa nie zrobią, ale generalnie uważam, że właśnie tego typu aktywności na L2 mogą być w przyszłości wynagrodzone przez różne projekty, które będą właśnie gdzieś tam rozdawały swoje tokeny za taką ogólną aktywność, więc ja staram się właśnie tego typu działania podejmować, czyli chodzi właśnie generalnie o to, aby gdzieś tam korzystać z różnych platform, różnych
innych sieci, po prostu aby ta aktywność była jak największa właśnie na on-chainie i po prostu w ten sposób gdzieś tam sobie między tymi sieciami operować, robić jakiś wolumen, nabijać transakcje i tym podobne rzeczy, bo uważam, że właśnie tego typu aktywności będą gdzieś tam przez projekty wynagradzane. Ogólnie jeżeli nie wiesz, w jaki sposób do tego w ogóle podejść, jakie tam działania podejmować, jakie w ogóle platformy wybrać, to zapraszam Cię na mojego Telegrama, gdzie niebawem pojawi się właśnie taki obszerny wpis odnośnie aktywności, które sam wykonuję, na jakich robię to platformach, co jaki czas, aby po prostu właśnie pokazać, w jaki sposób ja sam działam, jeżeli chodzi o tą taką właśnie ogólną aktywność, tak? Czyli nie konkretne airdropy, które pojawiają się tutaj także dosyć regularnie, tylko właśnie taka ogólna aktywność zadziałania on-chain, więc pokażę wszystkie platformy, których ja sam używam oraz w jaki sposób to robię. Także dołączę Telegrama, bo tam taki wpis właśnie się pojawi. Ok, teraz przejdziemy sobie już do takich czterech konkretnych narracji ze wskazaniem tego także, w jakim okresie mogą one mieć miejsce. I pierwszym z nich jest AI, sztuczna inteligencja, i to uważam, że będzie narracja całoroczna. I tak jak teraz widzimy wystrzał właśnie projektów związanych z AI, właśnie z uwagi między innymi na wypuszczenie przez OpenAI tego ich narzędzia Sora do tworzenia filmów na podstawie tekstu, tak właśnie myślę, że tego typu wydarzenia ze świata Web2 będą cały czas tą branżę nam stymulowały. I tutaj takim dobrym przykładem może być na przykład Nvidia, czyli po prostu firma, która zajmuje się właśnie tworzeniem kart graficznych gdzieś tam do rozwoju sztucznej inteligencji, gdzieś tam do napędzania po prostu wszystkich tych modeli, która przedstawiła właśnie swoje wyniki finansowe i okazały się one znacznie lepsze od przewidywanych i to sprawiło także, że wiele projektów właśnie związanych z narracją AI także zaczęło właśnie nam pompować. I jakby tego typu wydarzeń w ciągu całego roku będzie coraz więcej, a to głównie z uwagi na to, że wszystkie te firmy, wszystkie te modele językowe, wszystkie te po prostu wiecie, narzędzia AI cały czas nam się dopiero rozwijają. One są w większości na wczesnym etapie, na przykład taki Grok od Twittera, od Elona Muska, który gdzieś tam nawet jeszcze nie jest dostępny dla wszystkich. Uważam na przykład, że w momencie, kiedy ten model językowy wejdzie do życia i stanie się dostępny dla ogółu, to również będzie to ogromny stymulant właśnie dla całej branży AI. Więc po prostu uważam, że warto jest mieć ekspozycję na projekty związane z tym trendem, niezależnie od tego, w jakim okresie roku się obecnie znajdujemy, ponieważ one będą na fali przez cały rok i podejrzewam także przez cały rok 2025. Więc dla mnie to jest narracja numer jeden, którą gdzieś tam cały czas sobie śledzę. I mam całkiem pokaźne portfolio, jeżeli chodzi właśnie o ten trend. Generalnie ostatnio nagrywałem także filmik odnośnie tego tematu, gdzie przedstawiałem Wam kilka projektów właśnie z tego trendu, które uważam za ciekawy wybór pod hossę. Także teraz ten film pojawi się tutaj w prawym górnym rogu, możesz sobie do niego wrócić. Tutaj fajnym przykładem takiego projektu, który nagle po prostu zaczął pompować jak szalony, jest na przykład projekt Fake AI, który gdzieś tam przez bardzo długi czas tak naprawdę tutaj już robił po dnie. Wiele się tutaj po prostu nie działo, były jakieś tam podbitki, tutaj wydawało się, że jest to szczyt, a tutaj w ostatnim czasie zliczył on bardzo spektakularny wzrost, właśnie gdzieś tam związany z tym właśnie takim napływem kapitału do AI i tutaj ponad 1000% zrobił wzrostu w ciągu zaledwie tam kilku dni. I tego typu przykładów, tego typu projektów będzie więcej, więc osobiście jakby staram się mieć ekspozycję na te projekty największe z tego trendu, czyli powiedzmy właśnie Render, BitTensor, czyli takie projekty, które są liderami tej całej branży, ale poza tym staram się także szukać projektów z mniejszym market capem, które budują coś ciekawego, które tworzą ciekawe rozwiązania. Na przykład takim projektem jest Matrix AI Network. Polecam Wam sobie go sprawdzić i zrobić swój research, bo jest to naprawdę ciekawy projekt, który w tej chwili jest na 1000 miejscu w market capie, więc bardzo daleko, a mają oni bardzo ciekawą technologię i generalnie tych projektów takich właśnie z małymi market capami jest sporo i uważam, że spora część z nich naprawdę ma potencjał na to, aby gdzieś tam w kolejnych miesiącach, kolejnych latach po prostu piąć się do góry i gdzieś tam te swoje market capy zwiększać, więc warto jest tych perełek tutaj właśnie sobie szukać. Ok, przechodząc sobie dalej, mamy trend BRC20, który uważam, że będzie bardzo ciekawym trendem, jeżeli chodzi o ten rok 2024, głównie z uwagi na zbliżającą się już narrację halvingową. Halving będzie miał miejsce już za niespełna 64 dni, a to oznacza, że coraz więcej gdzieś tam newsów, coraz więcej takiego hype oraz emocji będzie właśnie kierowało się w stronę Bitcoina. I uważam, że właśnie cały trend BRC20
2020, czyli związany z siecią Bitcoina, także na tym skorzysta i projekty z tego trendu będą miały się dobrze, szczególnie właśnie w tym okresie. Dlatego już teraz gdzieś tam robię sobie listę tych projektów, staram się znajdować te, które są już na rynku oraz te, które dopiero się tworzą, a jest ich naprawdę sporo. Ogólnie zrobiłem sobie taką listę właśnie na swoim Twitterze BRC20, gdzie agreguję różnego rodzaju właśnie projekty z tego trendu oraz osoby, które się tym zajmują. Między innymi mam tutaj właśnie osobę, która w ogóle ten trend stworzyła, czyli pan Domodata, którego możecie sobie obserwować i który także jest pewnym takim wyznacznikiem, jeżeli chodzi o ten trend. No i generalnie tych projektów, powiem wam, z trendu BRC20 jest naprawdę sporo. Coraz więcej ich powstaje. Naprawdę ciekawe technologie tutaj się tworzą, już tylko skupiające się na samym BRC20, ale także na przykład na różnego rodzaju technologiach cross-chainowych, łączących Bitcoina z sieciami AVM jak Ethereum, więc naprawdę robi się tutaj ciekawie i myślę, że tych projektów będzie coraz więcej i po prostu warto jest gdzieś się temu przyglądać. Tutaj właśnie takim jednym z projektów cross-chainowych z trendu BRC20 jest Satoshi Sync, który zapowiada się naprawdę ciekawie. Oczywiście mamy też projekty takie fundamentalne, które są największe w tym trendzie, czyli na przykład Ordi czy Sats, no ale one generalnie mają już bardzo duże market capy, bo jeżeli chodzi o Ordi, to jest już prawie 1,4 miliarda, więc całkiem spory ten market cap. Sats jest to 1 miliard, więc generalnie tutaj aż takiego pola do wzrostu nie ma. Dlatego ja osobiście wolę skupić się na tych projektach mniejszych, które dopiero gdzieś tam się budują i które będą wypuszczały swoje rozwiązania. I też staram się gdzieś tam aktywnie działać, żeby mieć możliwość brania udziału w kupowaniu tych projektów na wczesnym etapie. Wiele projektów właśnie z tego trendu będzie miało różnego rodzaju właśnie IDO, launche i tym podobne rzeczy. I gdzieś tam śledząc właśnie ich na social mediach można się pod to załapać. Więc generalnie podrzucę wam tą listę w opisie, abyście mieli do tego dostęp, abyście mogli gdzieś tam w ogóle zacząć z tym trendem, bo jeżeli się nim wcześniej nie interesowaliście w ogóle, to może być wam po prostu ciężko, żeby właśnie gdzieś tam w ogóle zacząć, a myślę, że taka lista agregująca projekty z tego trendu będzie dla was dobrym początkiem, no ale później oczywiście musicie już gdzieś tam resztę pracy wykonać samodzielnie, znaleźć te projekty i po prostu gdzieś tam wybrać te właściwe i wejść w nie w odpowiednim czasie. Dajcie jeszcze znać, czy chcielibyście ogólnie filmik na temat właśnie trendu BRC20, czyli czym on jest, jak to się zaczęło, jak tutaj w ogóle się poruszać, jakie strony warto znać, jakich twórców warto znać i generalnie po prostu czego potrzebujecie, aby w tym trendzie się poruszać. Jeżeli będzie zainteresowanie z tym związane, to taki filmik mogę też wam przygotować. Ok, mały przerywnik dla was, słuchajcie, bo aktualnie startuje na giełdzie Bybit kolejny projekt w Launchpadzie. Jest to projekt Beopyl, o którym ostatnio pisałem na swoim Telegramie i który tworzy taką właśnie aplikację typu Telegram dla świata krypto. Jest ona w pełni zdecentralizowana i tutaj po prostu można tworzyć różne grupy, jakieś tam podgrupy, wymieniać się informacjami, gdzieś tam tworzyć czaty. Czyli po prostu jest to taki Telegram, tylko że w świecie krypto. No i obecnie ten projekt jest dosyć mocno grzany na rynku. Tutaj jednym z inwestorów właśnie w tym projekcie jest Samsung, więc ciekawe gdzieś tam zaplecze mają, jeżeli chodzi o inwestorów. No i właśnie niebawem będzie miał on swój listing, ponieważ będzie miało to miejsce już 23 lutego. I tu właśnie na giełdzie Bybit zaczyna się aktualnie Launchpad, na którym będziemy mogli te tokeny sobie gdzieś tam zdobyć na wczesnym etapie. I ogólnie działa to w taki sposób, że macie dwie możliwości, aby w ten projekt sobie wejść i po prostu gdzieś tam te tokeny dostać, albo mieć możliwość zakupu ich na wczesnym etapie. Pierwszy sposób to subskrypcja MNT, czyli jeżeli posiadacie duże ilości tokena MNT, to po prostu tutaj sobie to wchodzicie i tam będzie wam codziennie zliczało właśnie tą waszą ilość, jaką macie na swoim portfelu spot i następnie po prostu te tokeny będą wam przyznane, przeliczając właśnie ilość tych tokenów i po prostu im więcej ich macie, tym więcej tego tokena otrzymacie. I generalnie jest to opcja dla osób, które posiadają tokeny MNT w sporej ilości, bo tutaj nie wystarczy mieć, nie wiem, kilkaset tokenów, bo dostaniecie po prostu jakieś grosze i to się mało opłaca. Więc jeżeli macie jakieś duże ilości MNT liczone w tysiącach czy dziesiątkach tysięcy, to spoko, ale jeżeli nie, to bardziej polecam wam skorzystać sobie z loterii, ponieważ tutaj jedynym wymogiem jest posiadanie 100 USDT na waszym koncie i po prostu to jest właśnie wasz los w tej loterii. Jeżeli zostanie wybrany, to macie możliwość zakupu tego
tokena właśnie za tą kwotę, którą sobie wrzuciliście, a jeżeli nie, to środki zostaną Wam zwrócone, więc jest to opcja bez żadnego ryzyka, a jeżeli Wam się uda, to myślę, że ta akcja da fajnie zarobić. No i tutaj ona właśnie startuje 23 lutego i będzie trwała do 28 lutego, czyli przez 5 dni będzie można tutaj wziąć udział, także jeżeli chcecie sobie to zrobić, to potrzebujecie mieć w pierwszej kolejności oczywiście konto na giełdzie Bybit. Jeżeli go jeszcze nie macie, to w opisie macie link do rejestracji, dzięki której otrzymujecie szereg bonusów, między innymi na start otrzymujecie 30 USDT za wpłatę na $100, czyli macie po prostu więcej kapitału na tej giełdzie do wykorzystania. Do tego otrzymujecie także dostęp do VIP-a na jakby koszulach tradingu, czyli naszym Discordzie, dzięki któremu odblokowuje Wam się sekcja związana z właśnie sygnałami oraz strategiami od naszych traderów, którzy każdego dnia dodają informacje odnośnie tego, w jakie pozycje wchodzą. I tutaj jak widzicie, właśnie członkowie naszej grupy dzielą się swoimi wynikami i są one często naprawdę ponadprzeciętne. Także myślę, że jeżeli jesteście traderami i lubicie się w to bawić, to jest to miejsce ciekawe dla Was, bo macie tutaj możliwość właśnie komunikacji z tymi osobami, macie możliwość zadawania pytań traderom i gdzieś tam po prostu korzystania właśnie z ich wiedzy oraz doświadczenia. Tutaj nawet jakieś wyniki powyżej 5000%, także czyste szaleństwo. Także jeżeli konto na Bybicie jeszcze nie macie, to w opisie jest link do założenia. Następnie, aby wziąć udział w tej akcji, wchodzicie sobie tutaj w zakładkę Trade, następnie SpotX i tutaj macie właśnie Launchpad, aby wziąć udział w akcji z Beopol. Ok, a przechodząc sobie do kolejnego trendu, jest to restaking i moim zdaniem będzie on bardzo mocno powiązany z narracją na Ethereum ETF, który pewnie będzie gdzieś tam mocno grzał rynek w okolicach maja, czyli powiedzmy będziemy mieli właśnie tą narrację na BRC20, na Bitcoina z uwagi na halving, a następnie przeniesie nam się ona właśnie na Ethereum oraz pochodne Ethereum oraz właśnie tutaj ten temat związany z potencjalnym ETF-em na Ethereum, który pewnie zostanie wprowadzony w tym roku, będzie właśnie tutaj sprawiała, że po prostu gdzieś tam trendy związane z Ethereum będą miały się dobrze i myślę, że właśnie wtedy restaking będzie miał swój pik zainteresowania. I generalnie jeżeli chodzi o restaking, to jest to jeszcze no tak naprawdę bardzo mały trend, ponieważ jego całkowity market cap w tej chwili jest to $882 miliony, więc jest to jakieś 15 razy mniej niż market cap Dogecoina w tej chwili, także pokazuje to jakby jak wcześniej tutaj jeszcze jesteśmy. No i tych projektów z tego trendu także jest jeszcze niewiele, większość z nich jeszcze gdzieś tam nie weszła na mainnet i cały czas jest w fazie przygotowywania. Przede wszystkim jest to oczywiście projekt Eigenlayer, który będzie zdecydowanie liderem tej branży, tego trendu i teraz czekamy właśnie na to, jakie oni tutaj zrobią kolejne ruchy, no i kiedy planują wypuścić swój token oraz oczywiście z tyłu głowy mamy tutaj airdrop ich tokena, który moim zdaniem może okazać się jednym z nie tylko największym w tym roku, ale ogólnie największym w ogóle w historii kryptowalut, z uwagi na po prostu małą ilość osób w tym projekcie oraz wysoki próg wejścia, no bo tutaj trzeba było właśnie zablokować swoje Ethereum, aby mieć możliwość brania udziału w całym tym przedsięwzięciu. No i obecnie nie ma już możliwości, aby te środki do Eigenlayer wpłacać, brama została zamknięta, no i czekamy na to, co wydarzy się dalej. Ale biorąc pod uwagę fakt, że aktualny TVL, czyli całkowita wartość zablokowana w tym protokole, to prawie $8 miliardów, no to jestem tutaj przekonany, że naprawdę kiedy ten projekt wejdzie na mainnet, to będzie naprawdę grubo, a myślę, że może on właśnie wyjść na rynek w okolicach maja, czyli właśnie tego piku zainteresowania związanego pewnie z ETF-em na Ethereum i wtedy po prostu ten trend będzie mocno grzał cały rynek. I o ile aktualnie już nie można brać udziału w projekcie Eigenlayer, nie można już swoich Ethereum tutaj blokować, to dalej można robić to w różnego rodzaju projektach innych związanych właśnie z tym trendem, które także tworzą swoje rozwiązania i dają nam możliwość blokowania swojego ETH i w ten sposób zdobywamy tam po prostu punkty. Jeden z tych projektów jest na przykład Puffer Finance, który uważam, że zaraz po właśnie Eigenlayer będzie jednym z ciekawszych projektów. Jego aktualny TVL jest to ponad $1 miliard, czyli ponad 350 tysięcy Ethereum i jest to całkiem sporo, ponieważ on powstał jakiś czas temu, tak naprawdę jest na rynku, nie wiem, od 1,5 miesiąca, więc jest to naprawdę spory wynik. Tutaj jedną z osób, która właśnie zainwestowała naprawdę spore ilości Ethereum, ponieważ było to około $150 milionów w Ethereum, jest Justin Sun. Poza tym ten projekt ma za sobą naprawdę spore finansowanie, ma za sobą sporych tutaj graczy gdzieś tam, którzy siedzą w tym projekcie. Jest to między innymi Bankless Venture, Aminoka Ventures czy na przykład Binance. Warto wspomnieć także o tym, że zostali oni grant
grant od fundacji Ethereum oraz także sam CEO Eigenlayer zainwestował w ten projekt, więc pokazuje to, że naprawdę zapowiada się on naprawdę dobrze i uważam, że warto jest wziąć tutaj udział w tych działaniach i jeżeli macie jakieś wolne Ethereum, które chcielibyście tutaj zastejkować, to po prostu ma to sens i może tutaj się to opłacić. Link do Puffera macie w opisie i aby właśnie móc wziąć w tym udział, to potrzebujecie mieć STETH, czyli Lido Staked Ether i to możecie zrobić na dwa sposoby, czyli albo tutaj sobie zakupić to na Lido FI na sieci Ethereum, albo opcją tańszą jest wejście sobie na przykład właśnie na Bybit i kupienie STETH za po prostu USDT i następnie wysłanie sobie na portfel, na którym chcecie właśnie to STETH wrzucić do restakingu właśnie do Puffer. Ja osobiście zrobiłem to na kilku kontach i myślę, że naprawdę będzie tutaj ciekawie. No i aktualnie właśnie czekamy na Mainnet. No i ostatni trend, o którym dzisiaj sobie powiemy, są to memecoiny i uważam, że one będą miały tutaj taką swoją mini hossę w okresie letnim oraz takim powakacyjnym, kiedy generalnie na rynku pewnie będzie trochę nudno, ponieważ zawsze taki właśnie okres gdzieś tam od czerwca do końca sierpnia jest bardziej taki, no że ludzie biorą urlop, gdzieś tam sporo osób wyjeżdża, odchodzi od rynku krypto i wtedy właśnie, kiedy po prostu wlatuje nuda, no to właśnie memcoiny mają największy potencjał na to, aby gdzieś tam wtedy zaistnieć i uważam, że taki właśnie okres w tym roku będziemy mieli. Jeżeli chodzi o memcoiny, o to jak je rozgrywać, jak tutaj na tym w ogóle zarabiać, no to oczywiście jest to trudny kawałek chleba, no to jakby gdzieś tam kupowanie tych projektów na bardzo wczesnym etapie jest bardzo skomplikowane oraz ryzykowne, więc raczej nie polecam tego robić osobom, które gdzieś tam się na tym nie znają i nie wiedzą jak tylko w ogóle podejść. Myślę jednak, że taką opcją dla osób, które nie chcą ryzykować jakoś bardzo dużo, a liczą na takie powiedzmy zyski rzędu, nie wiem, razy 2, 3, 4, jest na przykład zainwestowanie w takie największe memcoiny, które gdzieś tam na rynku są i które są od dłuższego czasu na rynku i wiemy już, że na przykład nie zawiną się za jakiś czas i po prostu nie zostawią ludzi z niczym. Tych projektów obecnie na rynku jest już całkiem sporo. Myślę, że takim ciekawym wyborem, jeżeli chodzi właśnie o takie memcoiny na long term, może być na przykład projekt Floki. Może być to na przykład Myro na Solanie, może być to Toshi na Base, może być to Kizuna, która jest powiązana tutaj z także trochę trendem na Tao i właśnie na AI. Może być to na przykład też token Grok, który potencjalnie gdzieś tam pod informację właśnie związaną z wypuszczeniem tego modelu językowego właśnie od Twittera może także pójść do góry. Więc generalnie tych projektów jest całkiem sporo, może być to także Wojak, Jezus Coin. Jakby ja wiem jak to wszystko brzmi. Osoby, które są na rynku trochę dłużej, powiedzmy są bardziej takie konserwatywne, no to pewnie teraz pukają się po głowie i mówią, o czym ty mówisz w ogóle, człowieku, ale jakby no ja o tym pisałem już na swoim Twitterze jakiś czas temu, uważam, że jakby memcoiny, w ogóle trend na memcoiny w tej chwili jest już to coś zupełnie innego niż miało to miejsce jeszcze powiedzmy nie wiem, 2 lata temu, kiedy memcoiny były zazwyczaj wyśmiewane i po prostu nikt nie traktował ich poważnie. Obecnie to już się zmieniło i myślę, że większość osób, która gdzieś tam patrzy na rynek w taki sposób, no obiektywny i po prostu widzi go takim, jaki jest, a nie takim, jak chciałoby, aby był, no to widzi po prostu, że tego trendu lekceważyć nie można, że te projekty po prostu będą z nami już na długi czas, że nie znikną i po prostu można tutaj zarabiać i głupotą byłoby po prostu gdzieś tam nie brać w tym udziału, jeżeli wiemy, że jest taka możliwość. Oczywiście nie mówię, że każdy musi w memcoiny inwestować, nie jest to dla każdego. Ogólnie jeżeli chodzi o memcoiny, to ja tutaj sporo działam w tym temacie, ale głównie informacjami w tym zakresie dzielę się na arenie tradingu, gdzie właśnie mamy sekcję z low capami. Obecny taki market cap ogólny, jeżeli chodzi o memcoiny, to jest 22,5 miliarda dolarów, więc jakby porównując to do takiego trendu restakingu, który no jakby wiecie, jest taki bardziej technologiczny, taki bardziej złożony, taki bardziej dla osób właśnie no po prostu technicznych, tak? No to jest on jakieś 25 razy mniejszy niż rynek memcoinów, więc jakby pokazuje to, że memcoiny mają siłę i po prostu będą z nami na tym rynku przez dłuższy czas. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ten rynek rozgrywać, no to nie dam wam jakiejś tam jednej porady, no bo jest to bardzo skomplikowane i złożone. Generalnie większością swoich zagrań właśnie na memcoinach dzielę się na arenie tradingu, tutaj w grupce związaną z low capami. Obecnie dostęp do areny jest jeszcze zamknięty, ale już za jakiś czas ruszą zapisy właśnie na początek rekrutacji, który będzie miał miejsce w okolicach kwietnia. Także gdzieś tam, jeżeli tym tematem jesteście zainteresowani, to wypatrujcie informacji, czy to u mnie na Telegramie, czy na Twitterze, czy też właśnie w kolejnych filmach. A więc tak to wygląda z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o takie tematy, które
mają spory potencjał na to, aby dać zarobić w tym roku 2024. Oczywiście nie powiedziałem tutaj o wszystkich, jak na przykład gaming, czy na przykład projekty Layer 2, czy Layer 1, no ale prawda jest taka, że pewnie będzie można gdzieś tam zarobić na każdym z tych trendów, jakby no pewnie w każdym z nich jakiś tam projekt zrobi dobre wyniki, ale bardziej chodziło mi o to, aby pokazać Wam właśnie w jakich okresach tego roku będzie można na czym zarabiać i co może być wtedy po prostu grzane. Uważam, że takie tematy na przykład jak gaming, no to one bardziej będą miały gdzieś tam przełożenie na ten rok 2025, z uwagi na to, że jest to taki trend typowy właśnie dla osób nowych, które będą na rynku i które gdzieś tam, no jakby są w stanie się z nim łatwo utożsamić z tym trendem, tak? Ponieważ no jeżeli ktoś jest na rynku kompletnie nowy, a tych osób będzie coraz więcej wraz z tym, jak cena Bitcoina będzie szła do góry, będzie więcej informacji i będzie wchodziła tak zwana ulica, no to wtedy takie osoby nowe raczej nie będą się interesowały takimi narracjami jak restaking, czy modularność, czy takie właśnie tematy techniczne, tylko bardziej takie, które są, no, łatwe do zrozumienia. Czyli na przykład właśnie gaming, AI, czy jak to miało miejsce w 2021 roku, na przykład NFT, które były banalnie proste gdzieś tam do zrozumienia, do przedstawienia ich szerszej społeczności. Także ogólnie rzecz biorąc, to są moje typy, które gdzieś tam będę obserwował i właśnie w tych okresach czasu, o których Wam powiedziałem, będę starał się gdzieś tam te narracje rozgrywać. Staram się działać regularnie pod airdropy, właśnie stosując taką aktywność ogólną. Mam ekspozycję na projekty AI, także reasumując, myślę, że jestem na ten rok 2024 dobrze przygotowany. Dajcie znać, jak jest u Was, dajcie znać, jakie Wy trendy uważacie za ciekawe właśnie na ten rok oraz gdzie planujecie samodzielnie także działać. Dzięki za dzisiaj i słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!